Czy są może na sali budowlańcy? Tak? Tak? Oj, stary, to szkoda, że się wcześniej nie poznaliśmy. Generalny remont mieszkania. Człowieku, co ja tam przeżyłem? Ja tak naprawdę nie poznałem budowlańców. Ja spotkałem tak naprawdę artystów budowy. Powiedz mi, dlaczego każdemu budowlańcowi się wydaje, że jak on ma tylko wiaderko, kielnię, potrafi wypić szklankę wódki na raz i ma koniecznie Volkswagena Transportera T4, to on ma kurwa firmę budowlaną, nie? Zajmuje się deweloperką, nie? A ja na tym się w ogóle nie znam. I mówię szczerze, proszę pana, ja się na tym totalnie nie znam. Czy pan zrobi mi ten remont dobrze? A ten budowlaniec do mnie? Panie, kurwa. Zrobię jak dla siebie. Jak dla siebie, czyli co? Wieczorami, po godzinach, najebany, z materiałów, które zajebał na innej budowie. Mi się podoba, pan się przyzwyczaisz. Panie, ja na tym nic nie zarabiam. I trafiłem na takich partaczy, że 8 miesięcy nie mogłem zrobić parapetówki, bo mi zamontowali okna, ale bez parapetów. Już byłem tak zdenerwowany tym remontem, że pojechałem ich sprawdzić. Jadę na to mieszkanie, a tam jakiś pracownik się kręci. Pytam go, co on tu robi. A ten pracownik do mnie, a panie, tak, tylko przyszedłem pokręcić się, bo właściciel mieszkania pluje się, że się nic nie dzieje. A zwróć takiemu uwagę, nie ma opcji. Idę do malarza, mówię, proszę pana, ale przecież ta ściana jest krzywo pomalowana. Panie, kurwa, ściana krzywo pomalowana, bo tynki krzywe. Idę do tynkarza, mówię, proszę pana, ale te tynki chyba są tu krzywo. A tynkarz do mnie, panie, tynki krzywe, bo murarz krzywo wymurował. Idę do murarza, mówię, proszę pana, ale ten mur to jest krzywo tutaj, ja to widzę gołym okiem. Panie, kurwa, a jak mur ma być prosto, jak ziemia jest okrągła? Fizyka, no nie oszukasz.